Dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z naszej serii. Tutaj sobie stworzyłem pewien profil, ale dobra, nieważne. Co to jest za gra? Assassin's Creed 1, pierwsze z uniwersum Assassin's Creed, jakby nazywane przeze mnie, i to chyba słusznie. Prolog tak naprawdę do całej serii. I tutaj właśnie zamierzam zabrać się za tą grę. Gra miała premierę w roku 2007. Co cechuje tą grę? Chyba każdy może kojarzyć, kto to jest asasyn. Jest to pewnego rodzaju skrytobójca, czy osoba, która wykonuje płatne zlecenia, albo czasem po prostu... są to po prostu zlecenia na jakieś ważniejsze osobistości. Jest to ogólnie zabójca na zlecenie. W tej grze będziemy się wcielać, a może nie będę po prostu tego mówił, tylko po prostu przejdę do gry. Ode mnie powiem tak, jak na grę z 2007 roku, ta gra robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Jak mówiłem, to jest prolog do całej serii i to ma pokazać po prostu, czym jest ta gra i co mogą się, czego mogą się tak naprawdę spodziewać gracze po następnych seriach, części Assassin's Creed. Także powiem tak, zaczynamy. Postanowiłem tutaj poznać mądrość, wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia. Kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Mamy problem! Nie mogę zakotwiczyć go przy wspomnieniu. Przeżył zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wycofuje się. Sądzie, spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Skup się. Słuchaj mojego głosu. To, co się otacza, nie jest rzeczywiste. To tylko obrazy przeszłości. Nie mogą cię skrzywdzić. Cholera! To nie działa! Proszę dać mu chwilę, pan Nostrilman. Pierwszy raz nigdy nie jest prosty. Stracimy go! Wystarczy, pan Nostrilman. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy się cię wyciągnąć. W porządku? Mówiłem, że nic mu nie będzie. Dranie! Spokojnie. Właśnie ocaliłem pańskie życie. Ocaliłeś! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście! Dlaczego mi to robicie? Posiada pan informacje, których potrzebujemy, panie Miles. Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem! Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie, w pańskiej głowie znajduje się coś, czego chcą moi pracodawcy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam wszedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę, uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. A kiedy skończymy, zostawimy pana na pewną śmierć. Szczerze mówiąc, jest pan przytomny tylko dlatego, że ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony! To jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? Proszę się położyć. Prosty wybór. Chyba wolałby żyć. Mądry wybór.
jestem. Wewnątrz Animusa. To znaczy... To projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej. Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie wydarzenia z przeszłości. Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną, jeśli pan chce. Migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą, kiedy i dokąd się udać? Co dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam rozszyfrować i czytać te akta DNA. Dokładnie. Jest mały problem. W tym wypadku próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy próbujemy otworzyć twoją pamięć, twój umysł wycofuje się. Brakuje ci pewności, żeby wejść w ciało swojego przodka. To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To twoja podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne reakcje u pacjentów, którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przeskoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Więc co można z tym zrobić? Znajdziemy pamięć, z którą możesz się zsynchronizować. A później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Wczytuję teraz program szkoleniowy. Ostrzeżenie. Przepływ danych niestabilny. Próba odzyskania synchronizacji. Kiedy będzie jakaś chwila, żebym mógł opowiadać o grze, kiedy tak naprawdę nie będzie... Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Kiedy nie będzie po prostu chwili... Wskaźnik synchronizacji przedstawia stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera, Animus cofnie cię do ostatniej zsynchronizowanej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lalkarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Wczytuje podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie do urządzenia. Zaczniemy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. Następnie użyj pustej dłoni, aby przejść koło ludzi niosących dzbany tak, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznika, aby kontynuować proces synchronizacji. Świetnie. Animus rozpoznaje różnice pomiędzy dwoma rodzajami działań. Niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Dobrze.
Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Biegnąc sprintem, musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Świetnie. Animus dostarczy ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje cię o twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. Kto to zrobił? Jeszcze się nie spodziewa. Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Sprowokuj żołnierza. Śmierć asasynowi! Ikona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostałeś zdemaskowany. Skorzystaj z drabiny, aby uciec z pola widzenia żołnierza. Myślisz, że zdołasz mnie przegonić? Wiem, że się... Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. Do diabła z tym! Mam lepsze rzeczy do roboty! Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. Wspaniale. Bycie anonimowym będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapiania się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. No tak naprawdę nie wiem, kto ja to naśladuję i jakim cudem oni w ogóle pozwolą przejść. Ale dobra. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność – orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Szósty zmysł? Świetnie. No ciekawe. Pamiętaj. Orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji.
Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Zaczekaj! Musi być inny sposób. On nie musi umierać. Doskonałe zabójstwo. Szczęście sprzyja twemu ostrzu. To nie szczęście, lecz umiejętności. Przypatrz się dłużej, a może czegoś się nauczysz. W rzeczy samej. Naucz cię lekceważyć wszystko, czego nauczył nas mistrz. A jak ty byś to zrobił? Nie ściągnąłbym na nas uwagi. Nie odebrałbym życia niewinnemu. A przede wszystkim postępowałbym zgodnie z kodeksem. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone. Wtedy lepiej zrozumiesz te słowa. Nie liczy się sposób, to nie lecz są sam metody wykonania zadania. Rozejrzę się. Spróbuj nas bardziej nie zhańbić. No jedna z zasad kodeksu. Co jest naszym zadaniem? Mój brat nie chce mi powiedzieć nic poza tym, że to zaszczyt w nim uczestniczyć. Mistrz sądzi, że Templariusze znaleźli coś pod wzgórzem świątynnym. Skarb? Nie wiem. Liczy się to, że mistrz uważa to za ważne. Inaczej nie wysłałby mnie, bym to odzyskał. No dobra. No jedna z zasad kodeksu, czyli nie zabijanie niewinnych. Czyli to, co zrobiła nasza postać. Dobra. Musimy na początku udać się tutaj w pewne miejsce. Nie mamy tak naprawdę niczego konkretnego wyjaśnionego. Co tutaj robimy? Dlaczego to robimy? Znaczy, co to wiemy? Jesteśmy z dwoma innymi asasynami. Tam! To na pewno Arka! Arka Przymierza? Nie wygłupiaj się. Nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho! Ktoś idzie! Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie! Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa. Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Czyli Altair, tak ma na imię nasza postać, czyli przodek Desmonda Milesa, czyli tamtego. Czyli my po prostu sterujemy wspomnieniami tak naprawdę naszego przodka. Jesteśmy podłączeni do tego urządzenia Animusa. I może na razie tyle. Stać, Templariusze. Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani on, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy. Do broni! Zabić asasynów! W grze jest bardzo rozbudowany właśnie system wspinaczki, czy może nie wiem, czy mogę to nazwać system wspinaczki, ale raczej takiego trybu parkurowego, którego możecie kojarzyć również z gry Mirror's Edge, która chyba też powstała w 2007 jak Assassin's Creed, nie jestem pewien, ale wygląda to naprawdę podobnie, chyba. Nie no, chyba tak. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia.
Altairze! Wróciłeś! Raouf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Dobra, czyli teraz mamy za zadanie udać się do mistrza. Zapewne jest to mistrz tego zakonu asasynów, ale może tym zajmiemy się w przyszłym odcinku, więc po prostu to jest taki wprowadzający odcinek i tutaj zakończymy. Dziękuję za oglądanie, w przyszłym odcinku zajmiemy się dalej oczywiście fabułą tej gry. I co mogę powiedzieć? No tyle, dziękuję za oglądanie i pozdrawiam, cześć!